Witam, z tej strony Nightshade, a to jest kolejne opowiadanie Jakuba Speedy von Mardera Orłowskiego. Przewodnik stada. Jest to opowiadanie, z którym kryształowe oblężenie jest luźno powiązane. Ilustracja tytułowa Aleksandra Łyczywek. Konsultacje merytoryczne Mentos. Korekta Mentos i Jakub Orłowski. Czas pisania marzec-kwiecień 2013 roku. My Little Pony jest własnością Hasbro, przewodnik stada to niekomercyjna twórczość fanowska. Dla wszystkich tych, których kucyki też wyciągnęły z depresji i innych stanów ostatecznych. A teraz kilka słów od autora. To moje pierwsze podejście w kwestii samodzielnego stworzenia fanfika dla fandomu My Little Pony. Starałem się pisać zachowując ramy kanonu, naginając je jedynie tam, gdzie moim zdaniem było to bardzo opłacalne, albo kanon był sprzeczny sam w sobie, czy też nieprecyzyjny. Każdy, kto obejrzał serial, na pewno zwrócił uwagę na takie detale, że te same kucyki bywają różnego wzrostu, że czas akcji się tu i ówdzie nie zgadza. W kronikach znaczkowej ligi ponaddźwiękowy boom małej Rainbow ma miejsce o świcie w opowieści Applejack, a u Pinki to wieczór. Dlatego prosiłbym o wyrozumiałość w ocenianiu, czy coś jest kanoniczne, czy nie. Moja opowieść dzieje się po odcinku 12 trzeciego sezonu. Tak jak wielu broni, odcinek 13 jest dla mnie niewytłumaczalnie dziwny i niepasujący. Pomijam nawet tę zagadkową transmutację. Tam ulega zachwianiu cała równowaga Equestrii. Dzieją się dziwne rzeczy, które mają błahe przyczyny, a potężne efekty. Nie podoba mi się takie rozwiązanie, dlatego zignorowałem ułowy odcinek. Sama książka jest, przynajmniej taką mam nadzieję, utrzymana w duchu serialu. Zatem stosunkowo mało przemocy, choć jest krew. Sceny i opisy, jakby to był serial, czyli na przykład Pinki pojawia się znikąd gdzieś, bo jak dobrze wiemy, tak potrafi robić na filmie. Jednak styl ulega zachwianiu w tych punktach, w których w grę wchodzą postacie lub czynniki spoza świata Equestrii. Jest to zgodne z fabułą. Imiona nowych bohaterów, tak jak w serialu, mają znaczenie i cechują ich pracę, losy, przeznaczenie, umiejętności czy charakter. Życzę przyjemnej lektury. Preludium. Niedaleko zamkowej biblioteki była bliźniacza sala, jednak pomimo, że wszystkie półki ciasno wypełniały książki, to nikt o zdrowych zmysłach nie nazwałby tego biblioteką, ani nawet czytelnią. To była słuchalnia przepowiedni. Zgromadzone tutaj książki nie miały zapisanych stron, okładki nawet nie dawały się otworzyć, by móc poznać ich treść. Należało postawić kopyto na grzbiecie i zamknąć oczy, a wtedy pod powiekami widziało się zapisaną w dawnych czasach wizję. Oczywiście dostęp do tej sali miało tylko bardzo ograniczone grono. Mędrcy, politycy, historycy, studenci magii. W końcu świadomość przyszłości zazwyczaj doprowadzała do szaleństwa, więc na zgłębienie jej tajemnic zdecydowali się tylko ci, którzy mieli albo ważki powód, albo żelazną wolę. Akurat księżniczka Celestia zaliczała się do jednych i drugich i jako jedyna z niewielu kucyków korzystała z zasobów słuchalni regularnie. Podobno lubiła rozbudowywać i uzupełniać suchy tekst przepowiedni o wspomnienia im towarzyszące. Dzięki temu zachowywał się pełen kontekst zdarzenia. Dnia, którego zaczyna się ta historia, postanowiła po raz setny obejrzeć swoją ulubioną przepowiednię. Odtwarzała ją tak często, że Tomik miał swoją specjalną półkę, do której był ułatwiony dostęp. Księżniczka położyła się wygodnie na przygotowanych do tego poduszkach. Czorem ściągnęła sobie czerwoną książeczkę pod samo kopyto, a potem zamknęła oczy. Cofnęła się o kilkanaście lat. Spoczywała na swoim tronie, gdzie akurat przeglądała jakieś raporty. Nagle do sali wszedł jej adiutant, który po krótkim ukłonie wygłosił wesołą nowinę. Księżniczko, mamy dziś specjalnego gościa. Wieszczka Norna przybyła w odwiedziny. Wspaniale, ucieszyła ci Celestia, a raporty poszybowały w kąt. Poproś ją tutaj niezwłocznie. Do sali wkroczyła bardzo stara klacz, ubrana w czarny płaszcz.
który pasował do jej posiwiałych włosów oraz pomarszczonej twarzy. Wcale gdyś musiała być soczyście czerwona, ale teraz ze starości wyblakła. Pomimo, że poruszała się z trudem, to jej spojrzenie zachowało młodzieńczą bystrość. Musiała to być osoba posiadająca wielką wiedzę. Matko Norno, serdecznie witamy, przywitała ją pogodnie księżniczka. Wieszczka była zwolniona z dworskiej etykiety i nie musiała się nikomu kłaniać, gdyż znajomość królewskich sióstr, królewskich losów stawiało ją poza zwykłą hierarchią społeczną. Nie odwiedziłaś nas już od jakichś 8 lat, tak bardzo ci się podobało wschodnie wybrzeże? Właśnie nie i dlatego wróciłam, odparła nieco ponurą prorokini z krzeczącym, ale niskim głosem. Czasy dla wróżbitów przyszły zgoła nieciekawe. Jeszcze moja matka spojrzała w górę, zastanawiając się chwilę. A zresztą jeszcze jak ja byłam młoda, to od proroków oczekiwało się wielkich przepowiedni. Losy królestw, rezultaty wojen, zmiany klimatu i przyszłość znaczących wynalazków. To były tematy, które niepokoiły ważne osobistości. My, jako podróżnicy ścieżek losu, byliśmy za to traktowani z szacunkiem i utrzymywani. Oczywiście bez przesady z tym utrzymaniem. Uśmiechnęła się do mnie. Jak sama dobrze wiesz, nasza profesja wymaga pewnej ascezy, jednak pieniądze zawsze się do czegoś przydadzą, a teraz? Wieszczka spochmurniała i zaczęła kręcić się zdenerwowana przed księżniczką. Dzisiaj najlepsze, co mogę przewidzieć, to kto zostanie Miss Manhattanu. O to mnie pytają. Miłostki, wyniki konkursu. Oto, kto wygra przetarg na Raymonda Latusza w Los Pegasus. I wiesz, co jest najgorsze? Strażnicy po bokach Celestii zadrżeli z oburzenia, słysząc, że wieszczka odzywa się do księżniczki na ty. Ta jednak mrugnęła do nich uspokajająco. Oni nazywają to nowoczesnością. Nie wierzą w moje przepowiednie. Nie chcą uznać moich słów. Twierdzą, że to wymysł starej, zwariowanej klaszy, która po prostu zamiast zająć się wnukami, chodzi po świecie bajać małe źrebaki. Ale z drugiej strony zasypują mnie pytaniami, czy w dzień serii podków nie będą musiały zapijać samotności sokiem z jabłek. Stara jestem i niejedno widziałam, ale tego nie umiem pojąć. To jakiś głupi paradoks nowych czasów. Przykro to słyszeć, odpowiedziała łagodnie Celestia, ale teraz zapomnij o troskach i odpocznij u nas. Właśnie po to tutaj przybyłam, uśmiechnęła się chytrzej wieszczka. Wy w Canterlocie i okolicach chyba jako ostatni szanujecie dawne tradycje i zwyczaje. Czujecie jeszcze ducha magii i nie jesteście tak pochłonięci pogonią za dobrobytem. O tak, odpocznę, ale mam dla ciebie pewną przypowiednię. Miejmy ją z głowy, dobrze? Przygotuj salę. Niezwłocznie, uradowała się Celestia i wezwała swojego adiutanta, aby wydać niezbędne rozkazy. To prywatna wróżba, czy publiczna? Półpubliczna. Możesz wezwać krąg ważnych dygnitarzy. W przygotowanej okrągłej komnacie panował czerwony półmrok, gdyż okna zasłonięto rubinowymi ciężkimi roletami. Wokół niedużego stołu siedział dwójny poważnych kucyków. Kilku miało różne zbroje i mundury. Inni wytworne suknie lub garnitury. Tylko dwójka młodzieńców ulokowanych w kącie nie pasowało do tej śmietanki, gdyż byli co najwyżej świeżo upieczonymi skrybami, bez żadnych dostojnych strojów czy spektakularnej biżuterii. Ich rogi zajaśniały światłem, jeden skarminowo, drugi na zielono, a przed twarzami unosiły się pióra i przygotowane pergaminy. Otwarły się podwładzone drzwi, a zebrani skłonili się z szacunkiem przed wkraczającymi postaciami, jedną wysoką i dumną, czyli księżniczką Celestią, drugą niedużą i skurczoną ze starości, jednak swym wzrokiem mogącą konkurować z monachinią w sferze dumy. Obie wsiadły obok siebie, a wieszczka postukała czerwonym kopytem w stół. Wtedy podsunięto jej miskę, pełną błyszczącego jak topaz proszku. Skupiona odmierzała szczyptę substancji i wrzuciła ją do podstawionej obok szklanki z wodą. Następnie chwyciła naczynie zębami i jednym haustem opróżniła. Jej źrenice urosły gwałtownie, wypełniając sobą niemalże całe oczodoły.
zaczęło się trząść, by po chwili uspokoić się i stanąć na tylnych nogach, zachowując doskonałą równowagę. Uniosła przednie kopyta do góry i zaśpiewała silnym, zdecydowanym tonem. Oto ja, która nici przede, mam dla was wiadomość ważną i nim ten los nieuważnie pęknę, łapcie wieść mą każdą. To, co miało miejsce 1000 wiosen temu, zmieni się w błahy koszmar nocny, o którym pamiętać nie będzie wielu, czas w zapominaniu jest pomocny. Twa największa miłość, Celestio, spełni się, odzyskasz swoje serce, jednak okupiony to będzie kwestią, której sens opisze wreszcie. Tylko swoją pracą tu zbudujesz, musisz najpierw zrozumieć istotę, magię, której potrzebujesz, ona narodzi się tu, w Canterlocie. Pracuj, a stworzysz siłę, która uratuje twój dom. Spełni te sny miłe, a zakończy noc złą. One już są mlekobatki, one już istnieją. Małe, kolorowe klaczki, odnajdź je, Celestio. Wieszka zamilkła, chwilę kiwała się, próbując utrzymać równowagę, a potem runęła na posadzkę. Celestia w ostatniej chwili złapała ją czarem i Norna, otoczona żółtą poświatą, polewitowała na wysokość wzroku. Otworzyła oczy i jęknęła. Za stara się zrobię, och, taka stara i słaba. Przygotujcie łóżko i wezwijcie medyka, zarządziła księżniczka. Zanotowaliście wszystko? To pytanie było skierowane do dwóch młodych skrybów. Ci kiwnęli potakując głowami. Komnata zabuczała od podniesionych, zdziwionych szeptów. Wszyscy zaczęli wymieniać uwagi i domysły związane ze świeżo usłyszaną przypowiednią, ale księżniczka tym się nie przejmowała, pilnując swojego gościa. Póki nie przybył sanitariusz, unosiła śmiertelnie wyczerpaną wieszczkę wygodnie w powietrzu. Celestia otworzyła oczy zadowolona. Wiele lat temu miała wiele wątpliwości o prawdziwy sens tej przepowiedni, ale chyba wszystko poszło dobrze. Kto jak to, ale ona widziała to najlepiej. Dość zabawy na dziś, czas wracać do... Nagle krzyknęła i padła na podłogę, i pierś przeszedł niezwykle silny ból, porównywalny tylko z wbitym ostrzem. Wierzgała nogami, tarzała się po posadzce, a z oczu trysnęły łzy. Świat zakryła czerwona mgła, błyszcząca oślepiającymi gwiazdami, które tylko potęgowały cierpienie. Stwierdziła, że zaczyna się dusić, gdyż zraniona pierś nie może oddychać. Świat zaczął gasnąć, a Celestia zdziwiona poczuła, że gdzieś odpływa. Wtedy ktoś podetknął jej pod nos coś, co miało tak mocny zapach, że księżniczka aż podskoczyła i stanęła na nogach o własnych siłach. Ból zniknął, oddech wrócił, a oczy znowu odzyskały normalną zdolność widzenia. To był posępny Pegas, Dornier, kapitan sił powietrznych Canterlotu. Miał szarą sierść, ale krótki, jakby urwany przy kości ogon, a także niezbyt pokaźną grzywę. Białe... Bielą świeciły też zadbane pęciny. Nosił puchową kurtkę lotniczą, odsłaniającą skrzydła i znaczek na boku, przypominający czarno-białe śmigło. Patrzył na nią spod czapki pilotki z tymi brązowymi oczami. Normalnie był ponurakiem i gmurem, ale teraz zdradzał najwyższe zatroskanie, kiedy tak spoglądał z dołu. Iż dobrze, moja pani? Wyglądało to bardzo groźnie. Jego głos był nieco dudniący i posiadał zabawną wadę wymowy. Jednak teraz księżniczka nie miała sił na śmiech. Dziękuję ci, kapitanie. Ten atak nie był groźny, ale bardzo bolesny. Co to za środek podałeś? Sole trzeźwiące, moja pani. Niezbędne przy cudzostaniu młodych hekutów, którzy zbyt szybko chcą wykonywać trudne ewolucje powietrzne. Mi one kiedyś uratowały życie, więc mam je zawsze przy sobie. Nigdy nie wiadomo, czy nagle ktoś nie zbije nosa w czasie pikowania albo nieco słabnie. A tak w ogóle to przyszedłem z meldunkiem o... Wybacz, kapitanie, ale mam teraz poważny problem do rozwiązania i twój meldunek musi poczekać. Przynieś mi ostatnią przepowiednię Norny, jest na półce z imieniem. Dornier chcąc nie chcąc udał się w okolicy litery N i chwycił zębami najbliższą prawej strony książkę. Kiedy wrócił do księżniczki, książka rozjarzyła się,
na złoto i poleciała pod kopyta Malachini. Ta zamknęła oczy. Tym razem cofnęła się o mniejszą liczbę lat. Była w jednej z trzech przytulniejszych komnat zamku, gdzie przy płaskim, sosnowym stole pozostawiono liczne pufy i poduszki. Stół był dla Celesty o wiele za nisko, gdyż dostosowano go do małej klaczki kręcącej się dookoła. Dziewczynka miała jagodową sierść, ciemnofioletowe włosy z różowym pasemkiem, a na jej boku widniała różowa gwiazda otoczona mniejszymi, białymi gwiazdkami. Dziecko bawiło się klockami, unosząc w powietrzu za pomocą magii. Kostki tańczyły ze sobą i wirowały w powietrzu jak para baletni, radośnie odbijając się w wielkich oczach klaczki. Celestia stała obok i patrzyła przez okno na zachodzące słońce. Firanki miały łagodny, różany kolor, który zawsze koił jej serce, nawet kiedy przychodziły do głowy tak smutne myśli jak teraz. Koniec dnia, początek nocy, kolejnej, smutnej, samotnej nocy, identycznie pustej jak rok temu, 10 lat temu, wieki temu. Kiedy w końcu to się zmieni? Czas mijał, a Celestia wciąż nie zauważała kresu tej drogi. Odwróciła się i zmarszczyła delikatnie brwi, odezwała się ciepłym, ale i krytycznym tonem. Twilight, czy to jest zaklęcie, które właśnie miałaś ćwiczyć? Oj, klaczka jęknęła, a klocki ze skukotem spadły na blat. Nie. Prosiłam, byś zmieniła im kształt na piramidalny. Wiem, że takie artystyczne zaklęcia są niełatwe, ale to podstawa operowania formą przedmiotów. Spróbuj jeszcze raz. W tej chwili drzwi otwarły się z trzaskiem i stanął w nich strażnik. Twilight pisnęła i schowała się za nogą księżniczki, trzęsąc się ze strachu. Celestia zmarszczyła ponownie brwi, tym razem dużo surowiej. Prosiłam, by nie przeszkadzać w tej godzinie. Kiedy już to robicie, to nie straszcie mojej uczennicy. Najmocniej przepraszam, najjaśniejsza pani. Strażnik ukłonił się zakłopotany, ale ktoś niezwłocznie chce się z tobą widzieć. Mój czas jest teraz zarezerwowany tylko dla jednej osoby. Ale ten gość to wieszczka Norna. Celestia lekko podskoczyła. Och, proś ją tutaj natychmiast. Norna musiała czekać tuż za drzwiami, gdyż od razu wkroczyła do pokoju. W ciągu tych kilku lat od ostatniej wizyty jeszcze bardziej posunęła się w latach. Garbiła się mocno, a krok miała chwiejny, tylko oczy pozostały niezmiennie silne. Twilight ponownie zapiszczała i jeszcze bardziej zaczęła dygotać. Witaj, matko Norno, odezwała się wesoła Celestia. Cóż za nie... Celestio, mam dla ciebie bardzo ważną wróżbę, prywatną, dodała, patrząc krytycznie na kulącą się dziewczynkę. Ta nagle znalazła sobie jakiś okruch przekory, gdyż wyszła za nogi księżniczki i zapiszczała do mnie. Powinnaś powiedzieć z szacunkiem, najjaśniejsza pani. Oblicze Norne zagniewało się. Co powiedziałaś? Smarkata... Cichaj, Twilight, rzuciła stanowczo Celestia, a potem zwróciła się do wieszczki. Możemy to zrobić tutaj, dla mojej uczennicy to będzie bardzo kłuczające. Jest za młoda, nie zrozumie tego w ogóle. Narażasz ją na nieprzyjemne przeżycia, zawkrzyczała Norna. Jeśli Twilight ma wyrosnąć na w pełni wykwalifikowaną czarodziejkę, to musi się zetknąć nawet z najtrudniejszymi rodzajami magii. O co ujrzy dziś, zrozumie jutro. Jak sobie chcesz, Celestio, mruknęła Norna, a Twilight prychnęła, słysząc ten lekceważący ton. Potrzebuje specyfików, by zapaść w trans. Trans? Zdumiała się księżniczka. To w twoim wieku może być zgubne. Pamiętasz ostatni raz? Moja droga, ja nie trzepiam się twoich metod wychowawczych, a ty pozostaw mi wolne kopyta przy wyróżbiarstwie. Zgoda? Księżniczka kiwnęła głową z dezaprobatą w oczach, ale mimo to przywołała do siebie strażnika. Nie minęło 5 minut, a na stole pojawiła się szklanka z wodą oraz miska z tajemniczym proszkiem. Norna stękając podeszła do specyfików i zażyła ich tak jak poprzednio. Stanęła na tylnych nogach i ponownie się rozśpiewała, choć teraz wyraźnie słabszym głosem. Cień, cień z innych krain, którego nie zna nasze światło, zakryje świat nas to zim, zdławi życie bardzo łatwo. Zapomnijmy słowo brat, wszelką miłość porzucimy, udusi nas uczuć brak,
w czasie tej wiecznej zimy. Ten koniec świata, łagodny początek jego, zwykły ból serca, co nie wróży nic wielkiego. Lecz zignorować znak, to poułażać chorobie i nim umilknie pierwszy akt, znajdziemy się już w grobie. Lecz jest bohater dla nas wybrany, cała nadzieja oparta w nim, z innego świata tutaj zesłany, ten, co przywróci jasność dni. Jego siła i ekwetry moc dadzą opór potopowi zła i nie nadejdzie przemoc, wyblaknie przepowiednia ta. Norna zakrztusiła się i zamknęła oczy. Księżniczka podtrzymała ją czarem, ale wieszczka zdawała się być dziwnie bezwładna. Nawet jak na uśpioną, Celestia ulokowała ją na stole, a ta zamiast ułożyć się jak do snu, po prostu rozpłynęła się bez czucia po blacie. Och nie, jęknęła Celestia, a Twilight szturchnęła jej łydkę rogiem. Czy ta pani, czy ona... Ona wypełniła swoje przeznaczenie. Głos Celestii stał się wilgotny. Pociągnęła nosem, a w oczach stanęły łzy. Czarem odsunęła płaszcz wieszczki, pokazując znaczek na jej boku. Widniały tam trzy dziwne symbole. Jeden przypominał strzałkę, drugi błyskawicę, a trzeci kwadrat z dwoma prostopadłymi do siebie wydłużonymi bokami. To są runy, szepnęła Celestia, balansując na krawędzi płaczu. Każda wieszczka z tej rodziny ma znaczek z nimi. To sekret run daje im moc magiczny wrót, pomimo, że nie są jednorożcami. Pamiętaj, Twilight, by zawsze doceniać tych, którzy poświęcili swoje życie, by oświetlać los innych. Nie osądzaj też nikogo pochopnie po wyglądzie, gdyż nie tylko Pegazy potrafią zbić się w niebo, a nie tylko jednorożcy znają tajniki magii. To koniec lekcji na dziś. Możesz iść do domu. Księżniczka odeszła do okna, gdzie już nie krępowana przez nic i przez nikogo, szczerze zapłakała. Jej łzy ciurkały na ziemię, gdzie rozlewały się w kolorową plamę. Twilight nie była w stanie stwierdzić, czy one same sobie mają taką barwę, czy to tylko odbicie grzywy księżniczki. Celestia westchnęła, dlatego właśnie nie lubiła wracać do tej przypowiedni, bo od razu przypominała jej się tamta smutna chwila. Jednak teraz wszystko się zgadzało. Ból był silniejszy niż sądziła, ale ustał zupełnie. Teoretycznie mogłaby machnąć kopytem i wrócić do swoich obowiązków, ale dzięki Dornie widziała, że czas właśnie ruszył.